Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Jest to wielkie błaganie psalmisty o opiekę Bożą, o pomoc i o wsparcie. I psalmista dostrzega moc Boga działającą w jego życiu. Przede wszystkim dostrzega, że Bóg daje mu rozsądek. Bo to, co przede wszystkim zagraża naszemu życiu, to błędy, które popełniamy. To nierozum, który sprawia, że źle decydujemy i prowadzimy nasze życie na manowce. I oczywiście również stamtąd możemy do Boga wołać, ale ta prośba do Boga, aby nas strzegł, jest prośbą o rozsądek. Jest prośbą o serce, które napomina mnie nawet nocą. Jest prośbą o tę mądrość, która tak kieruje naszym życiem, bo ono było sprawiedliwe, dobre i by owocowało w nas pokojem. Dlatego psalmista bardzo stara się o to, żeby mieć Pana zawsze przed oczami. Bo kiedy mamy Jego Słowo, kiedy mamy Jego mądrość, Jego moc przed nami, wtedy nie zachwieje się nasze życie. To, co chwieje naszym życiem, to są nasze pomysły. To są poruszenia naszego serca, które nie są umocnione czy przemienione Bożą łaską. A zatem mieć Pana przed oczami dla chrześcijanina oznacza mieć przed oczami Chrystusa. To jest mądrość, to jest Słowo, to jest rozsądek, jeżeli Go naśladujemy, oddając nasze życie. Jeżeli Go naśladujemy, żyjąc dla innych, wtedy nasze życie będzie zachowane i to zachowane na wieki.